Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w weekend na podgórzu. Do pomocy został wysłany śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak ustaliła wojska policja, sprawcą wypadku był kierowca BMW, jedący ulicą Świdnicką w kierunku skrzyżowania z ulicą Niepodległości. Jechał zdecydowanie za szybko, ponieważ na zakręcie przed marketem spożywczym zniosło go na lewy past jezdni i czołowo zderzył się z jadącą prawidłową Mazdą. W wyniku zdarzenia trzy osoby wymagały przewiezienia do szpitala. W transporcie pomagał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którego widok staje się coraz bardziej powszechny przy różnego rodzaju interwencjach w naszym mieście. Jak przekazał nam rzecznik Wałbrzyskiej Policji Marcin Świeży, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.